to tylko akwaria. To nowy cykl, który jak wiele cykli rozpoczętych na moim kanale może nie być kontynuowany. Bo na przykład zapomnę, że powinienem, a ja jestem zapominalski i kiedyś wyszedłem bez butów. Jedna emerytka wzięła mnie za znanego celebrytę bez sandałów i przyrznęła mi parasolką. Cykl powstał dlatego, ponieważ dostaje mnóstwo pytań. Pytania często się powtarzają, ja się często powtarzam w odpowiedziach i tak dalej, i tak dalej. Więc co jakiś czas postanowiłem najciekawsze, najczęściej powtarzające się, najgłupsze i najdziwniejsze pytania przedstawiać i odpowiadać w miarę moich możliwości. Żeby było weselej zaprosiłem do pomocy mojego wieloletniego współpracownika, doktora Staska. Doktor Stasek doktoryzował się ze zdarzania hadronów w warunkach domowych, więc ma pojęcie. Wracając do pytań, zadajecie mi ich naprawdę bardzo dużo. Ale na niektóre nie ma odpowiedzi. Ach czemuż to, ach czemuż? Zapyta pytający. Ano temu, że czasem nie dajecie mi szansy na odpowiedź. Może na samym początku przedstawimy z doktorem Staskiem scenkę rodzajową, która unaoczni ten fakt. Fakt niemożności. Czy jest pan gotowy? Jak Hitler na wiadomości spod Stalingradu. Czyli czuje się pan zaskoczony? Tak, trochę. Liczyłem na więcej w kopercie. Ale pan jest zwykłym doktorem zrehabilitowanym, a nie chirurgiem, wirtuozem. No, w ogóle nie wiem z jakiej racji popiera pan jakieś wynagrodzenie. I nawet nie wiem od kogo, bo nie przypominam sobie, żebym panu płacił. A to nie od pana ta koperta? Stanowczo dementuję informację, abym komukolwiek wręczał jakiekolwiek koperty, z wyjątkiem pani na poczcie. Dementuję też informację, abym wgapiał się w jej dekolt i aby trwało to jak najdłużej, przynosiłem po kilkadziesiąt listów zaadresowanych do samego siebie. Chodzi o panią Jolę? Tak, dokładnie. I to też dementuję. Ale bez wygłupów, wróćmy do tematu. Doktorze Stasku, proszę bardzo o przedstawienie pierwszego pytania. Dobrze, tylko rozpakuję ten landszafcik. Co pan rozpakuje? Obrazek. Fotkę? Czy jak wy to nazywacie? Kurczę, miał pan przynieść zdjęcie. Na papierze. Mógł pan nawet to wydrukować na drukarce. Próbowałem, ale w mięsnym mieli tylko drukarkę 3D i zamiast fotki zaproponowali mi wydrukowanie schabu bez kości. Drukowanie jedzenia to przyszłość naszej cywilizacji. Ja bym wolał wydrukować panią Jolę. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Rozpakuj pan ten obrazek. No nie, pan go oprawił. W ramki. Moniuszko nie oprawiał i później farba mu od wielkiego miszcza odpadła. Chyba Matejko. Skoro wiesz pan lepiej, to niech to będzie matejko, albo ktokolwiek z rodziny chybów, nawet chyba moniuszko. Dobra, odwijaj pan to i mów to, co tam panu na kartce napisałem. Dobra, tylko żeby mi się te papierki nie pomyliły, bo miałem tu już też jakieś przemówienie i mandacik za zbyt wolną jazdę. O, jest, panie Mossart, mam takie pytanie: jak nazywa się ta roślinka ze zdjęcia? Która? No, ta. Ta, ta której nazwy nie znam. Ale ja tu widzę 10 różnych gatunków roślin. Czy ja wyglądam na wróża macieja, czy innego bożydara, żebym zgadł, którą roślinę chodzi? No, mógł pan nawet jak nie umie pan używać programu typu Paint, żeby zaznaczyć strzałką albo kółkiem, o którą roślinę chodzi. Przynajmniej napisać: piąta roślina od lewej, ta ostatnia na górze albo ta jedyna, która nie jest sztuczna. No dobra. Trzecia od lewej, nie. Czwarta, ale od mojej lewej czy od pana? Dobra, panie Stasku. To i tak w sumie nie ma żadnego, żadnego znaczenia, bo zdjęcie przypomina pikseloze z dawnych kamer monitoringu. Czyli widać, że coś się porusza, ale nie wiadomo czy to niedźwiedź, czyli stonosz, A może obaj, tylko nie wiadomo kto którego goni. I takie właśnie zdjęcia często dostaję. Przyznam, że świetnie się czuję w roli śledczego. Lubię rozpoznawać rośliny i w ten sposób komuś pomóc, ale na Boga wszelakiego. Dajcie mi na to jakąś szansę. Niektóre zdjęcia jakością przeczą temu, że już minęło 18 lat XXI wieku. Do rozpoznania rośliny nie wystarczy tylko jej zarys. Nie wystarczy zdjęcie zbiornika zrobione z 200 metrów. Nie wystarczy też przysłanie mi zdjęcia Antonio Morelasa z konkursu meksykańskiej akwaria i Takos w formie ikonki 2x2 cm. I pytanie, jakich roślin użył Antonio do wystroju tego zbiornika? Także proszę o chwilę zadumy przed wysłaniem mi zdjęcia z pytaniem. Ta, zadumy. Już to widzę. No tak, trochę ma pan tu rację, panie Stasku, ale może jednak. Faktycznie, to zdjęcie jakieś takie niedorobione. Tu w ogóle są jakieś rośliny? Nie, to zdjęcie z wesela. C czyjego? A nie wiem, czy mogę, bo to znana osoba. Gadaj pan. Krystyna P. No, nie strzymałem. Było słychać. Dobra, dawaj pan drugie pytanie. Panie Mosard, jak pan ocenia moje akwarium? Tego typu pytań nie lubię. Bo co mam powiedzieć jakiemuś młodemu początkującemu akwaryście? Jak powiem prawdę, że zbiornik mi się nie podoba, bo w zasadzie to dwie rośliny na krzyż, posadzone w niebieskim żwirku, to się młody akwarysta obrazi, powie, że Mosard się nie zna, i napisze mi pod filmem, że jestem taki i owaki. A jak jest kelnerem z zawodu, to napluje mi dopierogów. Wielokrotnie podkreślałem, że akwarium ma się podobać akwaryście, który je stworzył, a nie wszystkim na świecie. Jeśli podoba się wszystkim, to znaczy, że akwarysta ma do tego smykałkę i wtedy może bawić się w konkursy akwarystyczne i tak dalej. Ale przeważnie zdjęcia akwariów, które dostaję są moim zdaniem dość przeciętne. Szczególnie te, które powstały tydzień przed zrobieniem zdjęcia. Mnie się własne zbiorniki nie podobają, a mają już swój wiek i gęsto są zarośnięte. Jeśli stawiamy zbiornik roślinny, to przeważnie od momentu pierwszego obsadzenia mija z pół roku do momentu, kiedy możemy powiedzieć, że nasza wizja zaczyna nabierać kolorytu. Że rzeczywistość zaczyna przypominać to, co sobie założyliśmy obsadzając zbiornik. Po tygodniu to akwarium przypomina poligon doświadczalny i szczerze mówiąc nic tam super ciekawego nie widać. Ja mogę ocenić stan rośliny, jej kolorystykę, jak się rozwija i tym podobne rzeczy. Pochwalić kogoś za sposób uprawy, sposoby cięcia i też tym podobne rzeczy. Ale proszę nie każcie mi oceniać swoich zbiorników. Nie jestem aquascaperem. Jestem zwykłym akwarystą amatorem, który sam bez sensu obsadza swoje akwaria. Nie mnie oceniać produkcję innych. Także nie obrażę się jeśli dostanę jeszcze tonę tego typu pytań, ale prosiłbym o ich niezadawanie. Dobra, panie Stasku, jakie pan ma następne pytanie? Panie Mossart, czy pan sobie mierzy. Co? Że jak? A nie dokończyłem. Czy pan sobie mierzy parametry wody? Uff, już myślałem, że wyciągnął pan pytanie z katalogu intymnych. Nie, te to na koniec. To pytanie też często się pojawia. I odpowiadam tak, jak w poszczególnych przypadkach. Nie mierzę parametrów wody i nie dlatego, że postęp techniczny jest nie dla mnie. Ja po prostu dużo obserwuję swoje zbiorniki i na podstawie obserwacji staram się dociec, co się w nich dzieje. Po tylu latach z akwariami wydaje mi się, że mam już na tyle doświadczenia, że wszelakie pomiary są mi zbędne. Czy to znaczy, że mierzenie parametrów to zło? Absolutnie nie. Wiele osób to robi i bardzo dobrze. Dzięki temu może znacznie szybciej pewnie niż ja zareagować na zmiany w zbiorniku. Więc jeśli nie potraficie ocenić stanu zbiornika, posiłkując się obserwacją i doświadczeniem, testy są jak najbardziej potrzebne i należy ich używać. Nie ma się co tutaj zasłaniać tym, że 100 lat temu ich nie było i akwaria też stały. W ten sposób nie będzie nigdy żadnego postępu. Oczywiście zbiornik należy obserwować i uczyć się z tej obserwacji. Panie Stasku, pan tu posypia. Następne pytanie. Jest pan cenionym znawcą LEDów. Czy te LEDy są dobre, czy tamte? Wychodzi na to, że jak mam belkę LEDową. To jestem znawcą. Znam osobiście takich ludzi, którzy jak sobie coś kupią i przeczytają instrukcje, to wydaje im się, że ich wiedza zaczyna być ponadprzeciętna i zaczynają przemyśliwać nad serią odczytów, ale nie niżej niż Harvard, Yale czy Cambridge. No, sorry, winetu, ale ja do tych ludzi nie należę. A widział pan winetu ze śląskim dubbingiem? Widziałem, Miażdży po prostu. Wracając do moich dywagacji. Jestem użytkownikiem konkretnej belki, konkretnego producenta, czyli Emiego, i na temat tej belki mogę się wypowiadać. Ale tylko o jej użytkowaniu, a nie o parametrach technicznych. Może jeszcze nie chcę posiąść tej wiedzy, może nie jest mi ona na razie aż tak bardzo potrzebna do rozwoju mojego hobby. Myślicie, że kierowca Formuły 1 interesuje się składem chemicznym lakieru, którym pomalowany jest jego bolid? Pigmenty metaliczne, perłowe, ksyraliki i lakier bazowy. I, i lakier bezbawny. Panie Stasku, a pan skąd to wie? Jeździł pan w Formule 1? Nie, ale kiedyś jechałem na rowerze w stanie nie do końca wypoczętym i przyznałem samochód nie do końca tani. I to było wymienione na fakturze, którą musiałem zapłacić. Wie pan, że nie wolno jeździć, będąc niewypoczętym? Nie Teraz wiem. Wracając do pytania, moje ogólne wiadomości na temat tego typu oświetlenia nie uprawniają mnie w żaden sposób do dawania rad. Więc proszę nie dziwić się, że raczej nie jestem pomocny w tym temacie. Pytania odnośnie LEDów lepiej kierować do znawców, producentów BELEK. Jestem w markecie i mam tu 10 worków różnej ziemi ogrodowej, którą wybrać. Starałem się to wytłumaczyć w filmie o ziemi ogrodowej. W zasadzie mamy dwa rodzaje ziemi. Najtańszą, która jest zwykłą ziemią zapakowaną w worki przez pana Ronka, który szuflą ładuje ziemię z chowy. Taka ziemia jak najbardziej nadaje się do kwiatów na parapecie do akwarium niespecjalnie. Nie jest obrobiona w żaden sposób, więc zawiera patogeny, robaczki i wszelką materię organiczną w postaci tony patyków. Opłacalność przygotowania takiej ziemi do uprawy roślin w akwarium jest znikoma. Jedynym argumentem za jest to, że ziemia ta nie została sztucznie nawiesiona. Ale Prażenie jej, smażenie w piekarniku i inne operacje, które powinno się z nią wykonać, minimalizują moim zdaniem ten argument. Cała reszta ziem workowanych, ogrodowych, zawiera nawozy. W różnych proporcjach, choć przeważnie są one w miarę podobne. Oczywiście mówię o ziemi uniwersalnej. Są oprócz tego ziemie specjalistyczne, podróżne uprawy, które posiadają zupełnie różny skład chemiczny. I od czym? Ja bym ich nie brał pod uwagę. Naprawdę wystarczy ziemia uniwersalna. A pan jakiej ziemi używa osobiście? Czy może pan polecić jakiegoś producenta? To pytanie też często się przewija. Rozumiem, że niektóre osoby nadal wierzą, że użycie tych samych produktów co ja da identyczny efekt co u mnie. Może dać, ale nie sądzę, żeby można w akwarystyce w 100% coś powtórzyć. Lepiej się opierać na zarysie niż naśladować coś beznamiętnie. Ja ziemię kupiłem w sklepie ogrodniczym w Łodzi, a raczej po prostu ktoś znajomy mi kupił pierwszą lepszą ziemię, jaką zobaczył i przywiózł do domu. Miała być uniwersalna i jest uniwersalna. I tyle tajemnic odnośnie podłoża, jakie zastosowałem. I zastosowanie identycznej ziemi nie spowoduje braku glonów, czystej wody, zdrowych ryb ani głównej nagrody w konkursie ADA. To, że się kupi identyczną gitarę jak Jimi Hendrix, wcale nie oznacza, że stanie mi się Jimi Hendrixem. Myślę, że temat ziemi wyczerpałem. Ta, z pewnością już widzę, jak nie przyjdzie już żadne pytanie. No fakt, pewnie ktoś zapyta, który to sklep ogrodniczy. Ja mogę powiedzieć, ja tam filodendron kupiłem. Nie, 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 nie. nie, Lepiej nie. Pytania mi się skończyły. Jak pan znajdzie kolejne, to się znów spotkamy. I będzie nowa koperta? Dementuję sprawę kopert. Ale będzie? Dementuję. O, znalazłem jeszcze jedno pytanie. Dawaj pan. Ile ziemi potrzeba na akwarium, którego wymiary dna wynoszą 150 na 50 cm? Nie wiem, ale to pytanie mnie prześladuje. Więc przypomnę własny, autorski pomiar. Stosuje tyle ziemi, żeby pokryła dno na wysokość 1 cm, a na to warstwę żwiru wysokości 5 cm. Jest to robione w miarę na oko i kilkoma milimetrami się nie należy przejmować. A ile tej ziemi i żwiru trzeba kupić, to za cholerę nie wiem. Kupcie duży worek ziemi, to jak Wam zostanie, można odłożyć na jakiś przyszły restart, albo wykorzystać do doniczek, albo wywalić za okno. Ja mieszkam na dziesiątym piętrze. To niech pan razem z workiem nie rzuca.